Historię z języka angielskiego przełożył Oskar Berezowski. Redakcja tekstu Omega. Ogłoszenie. Jedna z nich zakrada się do domów częściej niż zwykle. Przez lata byłem tym gościem, po którego dzwoniłeś, jeśli miałeś wiewiórkę na strychu. Cóż, dla wielu ludzi nadal nim jestem, ale w ciągu ostatnich 20 lat rozszerzyłem swoją działalność na inne, mniej powszechne szkodniki. Teraz jestem tym, do którego dzwonisz, jeśli na twoim strychu grasuje nawiedzona lalka, lub gdy wielka stopa tratuje twoje grządki. Uwielbiam swoją pracę. Zdobyte kwalifikacje pozwoliły mi podróżować po całym kraju, poznawać niesamowitych ludzi i mieć do czynienia z kryptydami, z jakimi mało kto miał styczność. Pal licho, że zarobki są znakomite. Historie są jeszcze lepsze. Mam teraz dla was jedną krótką historię, która jest bardziej reklamą niż czymkolwiek innym. Miałem do czynienia z wszelkiego rodzaju szkodnikami. Od wielkich stóp, tu należy rozpylić ludzki mocz wokół miejsca, w którym go widziano, a będzie je omijać szerokim łukiem. Demonicznych bytów, zwykle trzeba sprowadzić księdza. Czasami można go wykiwać, by wszedł w pomniejsze stworzenie, takie jak żaba. Po szakalopy. To tylko królik z porożem. Wsadź go do klatki i daj biedakowi marchewkę. Jednak ostatnio pojawiła się kryptyda, która staje się coraz bardziej inwazyjna. Czyhacz. Najczęściej spotykany w lasach północnych Stanów Zjednoczonych i Kanady, czyhacz to kryptyda, z którą niełatwo sobie poradzić. Prawdę mówiąc, nie jestem pewien, czy możliwe jest nawet złapanie i skatalogowanie jednego z nich, tak jak zwykle robimy z innymi kryptydami. Z tego co wiem, żaden czyhacz nigdy nie został zabity, okaleczony, ogłuszony lub po prostu usunięty z miejsca zamieszkania. Po zajęciu danego obszaru, niezależnie od tego, czy jest to pobliski las, jaskinia, czy nawet w jednym szczególnie krwawym przypadku sklep Base Pro Shop, będzie on bronił swojego terenu aż do śmierci. Pierwsze wzmianki na ich temat pojawiają się u rdzennych Amerykanów, później zostają odnotowane przez drwali na wybrzeżu północno-zachodnim. Czyhacze są jednymi z mniej znanych kryptyd na kontynencie, ale bez wątpienia zaliczają się do najbardziej niebezpiecznych. Nikt tak naprawdę nie wie, jak wyglądają. Jak można się domyślić, zauważone szybko znikają z pola widzenia. Czyhają za drzewami, skałami. W domu może być to narożnik, szafka kuchenna, telewizor lub cokolwiek innego, ponieważ potrafią manipulować swoim ciałem tak, aby ukryć się za obiektem o dowolnych rozmiarach. W nielicznie odnotowanych przypadkach, które posiadamy, opisywano je jako wszystko, od dużej hybrydy niedźwiedzia z lwem, po wątłą, starszą kobietę z długimi ramionami i wysypką na skórze. Z powodu tak dużej rozbieżności w opisach uważa się, że są zmiennokształtnymi, którzy mogą zmieniać swój kształt w zależności od tego, co według nich najlepiej skłoni potencjalną ofiarę do zbliżenia się i zbadania zjawiska. Nie wiem, dlaczego czyhacze przenoszą się na przedmieścia, co staje się coraz poważniejszym problemem. Przypuszczam, że to przez wyniszczanie ich naturalnego środowiska. Dlatego właśnie zamierzam podzielić się z wami tą historią, abyście wiedzieli, co należy zrobić,
jeśli jeden z nich pojawi się w waszym domu. Podjechałem pod dom Tima we wtorek, około 12. Zadzwonił do nas, informując, że w jego domu jest demoniczna istota i musimy ją jak najszybciej usunąć. Ludzie zawsze domagają się tego, jak najszybciej. Tim nie był gburem, ale ludzie są o wiele bardziej wymagający niż 20 lat temu. Rozejrzałem się pobieżnie wokół i było całkiem oczywiste, że w jego domostwie nie ma żadnego demona. Nie tylko nie wystąpiła żadna reakcja na wodę święconą i planszę Ouija, którą przyniosłem ze sobą, ale i Tim nie wykazywał również typowych objawów demonicznego prześladowania, złych snów, paraliżu sennego lub bycia świadkiem jakichkolwiek zjawisk telekinetycznych. Podczas dalszego przesłuchania opisał bardziej szczegółowo to, co widział. Na początku siedziałem sobie na kanapie i oglądałem telewizję. Wtedy poczułem, że jestem obserwowany. Skupiłem swoją uwagę na drzwiach tarasowych. Przez sekundę widziałem niedźwiedzia patrzącego przez szybę. No ale to nie był niedźwiedź. Kapujesz? Niedźwiedź dalej gapiłby się na mnie lub szturchał drzwi, ale ta rzecz po prostu zniknęła tak szybko, jak to w ogóle możliwe. Jakby próbowała się do mnie podkraść, a ja przyłapałem ją na gorącym uczynku. Strasznie mnie to zaniepokoiło, więc chwyciłem za broń, położyłem ją na kolanach i wróciłem do oglądania telewizji. Aż w końcu to uczucie, że jestem obserwowany, po prostu zniknęło. Wszystko grało i buczało, dopóki kilka dni później nie pojawiła się ona. Ona, o której mówił Tim, była nową, ludzką formą, którą przybrał czyhacz. Zakładam, że było to spowodowane brakiem reakcji na niedźwiedzią formę, w której wcześniej się pokazywała. Jak wspominałem, czyhacz chce, abyś go szukał, abyś podszedł bliżej. Podobnie jak ryba wędkarz dynda czymś przed tobą, próbując cię przyciągnąć bliżej. To leniwy łowca. Byłem w moim warsztacie w garażu. I znowu ogarnęło mnie to uczucie bycia obserwowanym. Odwracam się, wyglądam przez drzwi garażu i nic nie widzę. Wtedy, ni stąd, ni zowąd, zza rogu wyskakuje głowa i ramię kobiety. Gdy tylko zauważa, że się jej przyglądam, wskakuje z powrotem za róg, z którego się wyłoniła. Tym razem poszedłem jej szukać. Ominąłem róg szerokim łukiem, ponieważ mieszkałem przez rok w Nowym Jorku w latach 70. i widziałem już świrów, a ona wyglądała na wariatkę i nie chciałem, żeby mnie chwyciła. Ominąłem więc ten róg i nikogo tam nie było. Obszedłem cały dom i niczego nie znalazłem. Nawet śladów stóp. Nie mów mi, że to nie demon. To nie był demon. To był czyhacz i tak powiedziałem temu człowiekowi. Mieszkając na obrzeżach miasta, stał się łatwym celem. Tak naprawdę nie ma sposobu, aby się ich pozbyć lub je odstraszyć. Poradziłem, że może spróbować opuścić swój dom na minimum rok i może, przy odrobinie szczęścia, sam odejdzie. Jednak najlepiej byłoby, gdyby spalił to miejsce i nigdy nie powrócił. Nie spodobała mu się ta odpowiedź. Moja rodzina żyła w tym domu od 3 pokoleń. Nigdzie stąd nie wyjadę i na pewno niczego nie spalę. Powiem ci, co zamierzam zrobić. Będę chodził ze strzelbą w rękach i kiedy znów poczuję to uczucie, strzelę. Sposób ten działa na niedźwiedzie, a są największym postrachem w tych stronach. Nie rozumiem, dlaczego nie miałby zadziałać na tego, jak ty go zwiesz, czyhacza. Nie da się spierać z kimś powyżej 65 lat. Ludzie stają się uparci, a ich przekonania się utrwalają. Więc po prostu szczerze powiedziałem mu dwie rzeczy. Pierwszą było to, że ostatecznie poczuje, że jest obserwowany. Weźmie broń
i zacznie się rozglądać za czyhaczem. Tyle, że go nie znajdzie. Tak dzieje się we wszystkich przypadkach. Ponieważ do tego momentu znajdzie najlepszą kryjówkę, jaką mógł. Jedyne miejsce, w którym nie będzie w stanie go zobaczyć, nawet gdyby próbował. Bezpośrednio za nim. I w tym momencie będzie już dla niego za późno. Drugą rzeczą, którą mu przekazałem, było to, że wrócę za 2 dni i najprawdopodobniej zastanę go martwym. A potem wyszedłem. 2 dni później podjechałem moją furgonetką pod dom Tima i zobaczyłem, że drzwi tarasowe są otwarte, pozwalając wiatru wdzierać się do środka. Nie musiałem nawet przekraczać progu jego domu, by się z nim spotkać. Był wszędzie. Na podłodze, suficie, ścianach. Zapach był niewiarygodny. Wylałem trochę benzyny na ganek i podpaliłem zapałką. Dom zamienił się w piekło w ciągu 30 sekund. Wsiadłem do furgonetki i zacząłem wyjeżdżać z podjazdu. Spojrzałem po raz ostatni na dom, a potem na linię drzew, gdzie na ułamek sekundy dostrzegłem młodego chłopca, który szybko się wycofał i zniknął za chudym drzewkiem. Do obiadu byłem już setki kilometrów stąd. Mówię to wszystko, żeby cię ostrzec. Jeśli kiedykolwiek pomyślisz, że możesz mieć czyhacza w swoim domu lub choćby w okolicy, wyjedź i nie wracaj. Jeśli możesz, spal to miejsce, aby następni ludzie się do niego nie przenieśli. Te stworzenia są jak niedźwiedzie. Jeśli wiedzą, że mogą gdzieś zdobyć pożywienie, będą tam wracać. A jeśli masz wrażenie, że jesteś obserwowany i nie możesz zrozumieć dlaczego, zadzwoń do swoich bliskich, bo on stoi tuż za tobą. Jest kolejny post. Moje pierwsze spotkanie. Wczoraj opublikowałem na tej stronie ogłoszenie dotyczące tego, co należy zrobić w przypadku napotkania czyhacza w waszej okolicy. Kilka godzin później sprawdziłem skrzynkę mailową i miałem około 1 000 000 pytań od 250 000 osób. Jakim vanem jeździsz? Dodgem Sprinterem z 2003 roku z napisem Ratman z boku namalowanym sprayem. Czy mój płyn do kąpieli przyciągnie sukuba? Nie, ale bardzo pociągają je sfrustrowane prawiczki. Więc może, ale nie musi być z tym problemu. Czy mogę wziąć udział w jednym z twoich zleceń? Absolutnie nie. Z połowy z nich sam ledwo uchodzę z życiem. Ale najczęstszym pytaniem, jakie otrzymywałem, było: jak zacząłeś pracę w tym biznesie? Cóż, jestem bardzo zajętym człowiekiem. Jak wspomniałem w moim ostatnim poście, Halloween jest tuż za rogiem, jest to dla mnie najgorętszy okres w roku. Jeśli nie chcecie, aby wasz maluch zawędrował do domu, w którym połowa dekoracji na Halloween nie jest tak naprawdę dekoracjami na Halloween, to musicie pozwolić mi pracować. Zamiast więc każdemu z osobna odpowiadać na to, jak zacząłem tą pracę, opublikuję opis swojej pierwszej roboty, aby zapobiec zadawaniu tego typu pytań w przyszłości. W 2000 roku miałem 22 lata i dopiero zaczynałem przygodę, jak to wy wszyscy mawiacie, w branży. Wyciągałem węże z toalet i goniłem skunksy z pokrywą od kosza na śmieci jako tarczą przed ich opryskami. Kochałem moją pracę. Nie różniła się niczym od tego, co robiłem jako dzieciak, dorastając w środkowej Georgii. Tyle, że teraz mi za to płacono. Pieniądze nie były duże, ale życie w małym miasteczku nie jest kosztowne, a dzięki temu miałem dach nad głową i pełną miskę.
Z biegiem czasu i dzięki poczcie pantoflowej mój mały biznes rozrósł się, aż stałem się najlepszym szczurołapem w hrabstwie Taliaferro. Co prawda populacja hrabstwa wynosiła mniej niż 2000 osób, więc nie zbijałem kokosów, ale za to byłem z siebie dumny. Pewnego dnia siedziałem w mojej ciężarówce, to było jeszcze przed vanem, i zamawiałem coś w Taco Bell, kiedy zadzwoniła komórka. Nieznany numer. Odbieram. Taliaferro Ratman, czy czegoś potrzebujesz? Głos na drugim końcu był nerwowy. Krzyczał o czymś, co utknęło w jego przedsionku, lecz nie chciał podać szczegółów. Z akcentu mężczyzny i jego wyraźnego zakłopotania na myśl o zwierzęciu w jego domu mogłem wywnioskować, że był mieszczuchem. Wiesz, prawdziwy dandys z Atlanty. Niektórzy mieli drugie domy nad pobliskimi jeziorami Oconee i Clarks Hill. Byłem zaskoczony, gdy oznajmił, że jego dom znajduje się w Union County, około 200 kilometrów stąd. Zapytałem go, skąd ma mój numer, a on powiedział, że znalazł jedną z moich wizytówek na stole w kuchni. Odparłem, że będę za 3 godziny i rozłączyłem się. Teraz najbardziej podejrzana część. Nie posiadałem żadnych wizytówek. Nadal ich nie mam, a mimo to wciąż otrzymuję telefony. Czasami ludzie dzwonią, mówiąc, że znaleźli moją wizytówkę na stole kuchennym, w kieszeni lub wsuniętą pod wycieraczkę samochodu. Około 10 lat temu jedna pani powiedziała, że gdy wyszła spod prysznica, zobaczyła mój numer telefonu zapisany na zaparowanym lustrze. Ta kobieta myślała, że jestem diabłem, dopóki nie pozbyłem się rodziny goblinów z piwnicy. Wzbudziłem ich zazdrość, rozmawiając głośno przez telefon o tym, o ile ładniejszy i bardziej rozległy jest pobliski system jaskiń niż ta okropna piwnica. Potem myślała, że potrafię chodzić po wodzie. Prawda jest taka, że nie wiem, co nakręca mój biznes. Nie wiem, dlaczego zostałem wybrany do pracy, którą wykonuję. Pozostaje faktem, że zostałem do niej wybrany. Mniejsza z tym, wracając do mojej pierwszej pracy. Podjechałem pod dom klienta, czy też chyba lepszym określeniem byłby zamknięty teren. Posiadłość była całkowicie otoczona 2-metrowym ogrodzeniem ochronnym, które obejmowało dom, niewielki wybieg dla kur, saunę i kilka małych, rozsianych po zalesionej posesji budynków bez okien. Po rozmowie z właścicielem przez domofon zdalnie otworzył bramę i przywitał mnie, gdy wjechałem na podjazd głównego budynku. Okazał się żylastym mężczyzną o szczurzej twarzy i martwych oczach, który wyglądał i śmierdział, jakby nie brał prysznica od kilku dni, a być może tygodni. Jego tłuste włosy przylegały do jeszcze bardziej tłustego czoła. Wyciągnął dłoń w moją stronę. Witam. Rozmawialiśmy przez telefon. Mam na imię Dave. Jego akcent zdradzał, że jest obcym w tych stronach. Elmer. Odpowiedziałem. Nie jesteś stąd, Dave. O. Twarz Dave'a opadła. Jakby był zły, że tak łatwo został rozpoznany jako outsider. O, nie, nie. Pochodzę z południa. To dom wakacyjny dla mnie i mojej rodziny. Tutejsze zimy są łagodniejsze niż na północy. Nie mogłem uwierzyć, że ten facet może mieć cuchnącą żonę jak on sam. Gdzie jest rodzina? Przeprowadzam tu prace remontowe raptem od tygodnia. Cała rodzina będzie tu dopiero za jakieś 2 miesiące. W porządku. Więc w czym problem? Dave zbliżył się do mnie. Mam na myśli naprawdę blisko, jak przy eskimoskim pocałunku, i zapytał. Często masz do czynienia z takimi rzeczami, co? Twoja wizytówka sprawia takie wrażenie. Na szczęście cofnął się o krok. Szczerze mówiąc, nie jestem nawet pewien, skąd w ogóle ją mam. A masz tą wizytówkę przy sobie, Dave? Tutaj.
podał mi ją. Była to zwykła biała wizytówka z czarnym tekstem. Elmer Ratman Box, specjalista z kontroli zwierząt i kryptyd. Jego ceny są nie do wiary. Z tyłu znajdowało się małe zdjęcie ducha wraz z moim numerem telefonu. W tym miejscu powinienem powiedzieć, że wizytówki są za każdym razem inne. Nadal nie wiem, skąd one pochodzą i przestało mnie to obchodzić. Każda z nich zawierała jakąś głupią grę słów. On ma ducha walki. Zniżka 50% na Prima Aprilis. Widziałem jedną ukazującą mnie w kusym stroju francuskiej pokojówki z umieszczonym w poprzek napisem. Nękany przez paranormalne dupiory? Zadzwoń do Elmera. Nie podoba mi się to i nie mam pojęcia, skąd pochodziło to zdjęcie. Więc proszę, nie pytaj. Zajmuję się takimi rzeczami non-stop. Skwitowałem. A teraz pokaż mi, gdzie jest ten stwór. Dave poprowadził mnie ze wzgórza, na którym stał główny budynek, do jednego z mniejszych, które przecinały linię drzew. Jest tutaj, powiedział Dave, gdy zbliżyliśmy się do niewielkiej szopy, mierzącej około 3 na 3 metry. Drzwi były zabezpieczone dużą kłódką. A zdawało mi się, że mówiłeś, że jest w twoim przedsionku. Zdziwiłem się. Tak, cóż, pewnie byłem spanikowany, gdy gadaliśmy przez telefon, wyjaśnił Dave. Jak widzisz, trzymamy tu kury. Jako, że z chłopakami lubimy zapolować, to tutaj czyścimy i oprawiamy naszą zwierzynę. Jak dla mnie wystarczy. Otwieraj. Dave zdjął kłódkę i niemal sprintem wrócił do swojego domu, a ja wkroczyłem do szopy. Wszystko było białe. Malowane ściany z pustaków, jarzeniówki, laminowana podłoga z odpływem na środku pomieszczenia. Duży hak pod sufitem przeznaczony do zawieszania tuszy jelenia. Był tam blat ze zlewem i kilkoma szufladami. Prawdopodobnie były tam noże. Zamontowana na ścianie kamera bezpieczeństwa. Chciałbym dowiedzieć się o niej więcej. Lecz to, co naprawdę wymagało szczególnej uwagi, unosiło się w powietrzu, w górnym rogu skierowane w stronę ściany. Była to ludzka głowa. Nie mogłem w to uwierzyć. To miał być niczym nie wyróżniający się dzień. Wyobraź sobie, że jesteś w mojej sytuacji. Sąsiad dzwoni do ciebie, żebyś pomógł mu wyłowić szopa ze strychu. Przychodzisz na miejsce, on mówi: o, czekaj, nieważne, to odcięta ludzka głowa. A taki lata sobie dookoła jak balon z helem. Zgadza się. To pływak w pierwszym dniu. Prawdziwa próba ognia. Nie wiem, jak to zrobiłem, ale nie spanikowałem. Powoli cofnąłem się o krok, ale najwyraźniej nie dość wolno, bo zaczęła obracać się w moją stronę. To była głowa kobiety. Długie, czarne włosy, wydłubane oczy. Upaprana była czarną, zaschniętą krwią i posiadała kilkucentymetrowy ogon złożony z wystającego u podstawy kręgosłupa. Wyszedłem z szopy i zatrzasnąłem drzwi, zanim zrobiła cokolwiek więcej. Dave mnie wołał. Odwróciłem się i zobaczyłem jego śmierdzące dubsko krzyczące z okna na piętrze. Skurwiel chciał mnie tu zostawić na pewną śmierć. Możesz się tego pozbyć? O tak, stary, mogę to zrobić. Rzuciłem na odczepne. Ale musimy pogadać. Poinformowałem Dave'a, że mogę ją usunąć, ale będzie to kosztowne. Bardzo kosztowne. Oznajmiłem mu też, że potrzebuję czasu. Najlepiej kilku dni. Wymyśliłem jakieś bzdury o rytuałach i czekaniu na odpowiednią fazę księżyca. Ale w rzeczywistości nie miałem pojęcia, co zrobić. Pragnąłem tylko wystarczająco dużo czasu, aby poszperać w internecie i zrozumieć, z czym
Do cholery mam do czynienia. Jak powinienem sobie z tym poradzić? Powiedziałem, że muszę wracać do domu, aby wszystko przygotować i że wrócę za kilka dni, aby załatwić problem z latającą głową. Złożył kontrpropozycję. Teraz wręczy mi zaliczkę na wyjazd do miasta i zebranie wszystkich niezbędnych materiałów do rytuałów i oczyszczeń, a ja mógłbym zostać na noc w posiadłości, więc nie musiałbym wracać 3 godziny do domu. Oferował również bonus, jeśli usunąłbym przeklętą łepetynę w ciągu następnych 24 godzin. Zapytałem go, czy ma dostęp do internetu. Miał. Zgodziłem się. Gdybym mógł, zabiłbym 40 tysięcy szczurów i wciąż nie posiadałbym pieniędzy, które zamierzałem zarobić w trakcie najbliższej doby. Wziąłem niezwykle hojną zaliczkę i wydostałem się z kompleksu po artykuły. Jechałem 40 minut na południe do Dulonega, starego miasta górniczego, gdzie wydobywano złoto. Znalazłem sklep elektroniczny, w którym kupiłem laptopa i mysz. To wszystko, czego naprawdę potrzebowałem. Ale nie mogłem wrócić z pustymi rękami, kiedy obiecałem misterny rytuał. Więc wpadłem do paru sklepów z pamiątkami, Goldmine, i nabyłem trochę złota głupców. Kilka ładnych kamieni, całkiem niezły kapelusz, który był tylko dla mnie, i pawie pióro. Następnie udałem się w drogę powrotną. Cały czas spędziłem na drapaniu się po głowie, zastanawiając się, czy w końcu straciłem rozum. Zacząłem powątpiewać w siebie. Wracałem pamięcią do każdego odcinka z Archiwum X. Uznałem, że nie ma znaczenia, czy oszalałem, czy nie. Tak czy inaczej, to się działo. Gdy zaparkowałem samochód, zaniosłem mój nowo zakupiony sprzęt do przeznaczonego dla mnie pokoju na 2. piętrze. Następnie poprosiłem Dave'a o klucz do szopy. Chciałem jeszcze raz zerknąć na głowę. Powoli otworzyłem drzwi szopy i zajrzałem do środka. Głowa wciąż unosiła się w górnym rogu pokoju, zwrócona twarzą do ściany. Stałem przez chwilę, przyglądając się jej. Powoli bujała się, raz w górę, raz w dół, jakby pływała w wodzie. To, co pozostało z szyi, wibrowało, wydobywając z niej ciche jęki. Odchrząknąłem. Powoli odwróciła się w moją stronę. Jej wyraz się nie zmienił. Wisiała tam, gdzie wcześniej. Najwyraźniej jednak nie była mną zainteresowana. Wyjąłem z kieszeni ćwierćdolarówkę i rzuciłem ją w stronę głowy. Stuknęła w policzek i spadła na podłogę poniżej. Głowa pozostała obojętna. Ta rzecz miała mnie w dupie. Równie dobrze można było nazwać ją moim tatą. Opuściłem szopę, zamknąłem za sobą drzwi i udałem się do pokoju, by trochę pogłówkować. To była najtrudniejsza część, kiedy zaczynałem tę pracę. Jak odróżnić gnoma od skrzata, wróżkę od elfa, wendigo od skinwalkera? Co się stanie, jeśli się pomylisz? Powiem ci, co się stanie. Zostaniesz ranny lub umrzesz. 6 lat temu popełniłem błąd. Omyłkowo zidentyfikowałem grupę liliputów jako karły z gór skalistych, przez co odgryzły mi kawałek tyłka oraz straciłem 2 palce. Dostałem srogą nauczkę. Badania. Badania i badania. To są podstawy. A na początek był to trudny przypadek. Unoszące się głowy pojawiają się w folklorze wszystkich rdzennych Amerykanów, zwłaszcza w historiach Irokezów i Huronów. Lecz ich głowy były inne. Po pierwsze, miały skrzydła i szpony. Ta, z którą miałem do czynienia, unosiła się. Mają też około 1,80 m wzrostu. Moja po prostu była zwykłą głową bez ciała. Tyle, że zaczęła latać. Co do zachowania, w wersji Irokezów głowa latała i terroryzowała każdego, kto miał pecha się na nią natknąć. Natomiast historie Mohołków mówią o zemście
na tych, którzy zadali jej niegodną śmierć. Dużym problemem z przekazami ustnymi jest to, że się zmieniają. Pewnego dnia ktoś nie może sobie czegoś przypomnieć, więc dorzuca swoje 3 grosze. To jak wielowiekowa gra w głuchy telefon, która zaczęła się od Jessica ma wspaniałe włosy, a kończy na death metalowa głowa pożera dzieci. Przynajmniej nie przeszkadzało jej moje towarzystwo. Chciała czegoś, co znajdowało się w górnym rogu szopy, w której była uwięziona. A ja za cholerę nie mogłem się dowiedzieć, co to było. Miałem pewne przeczucie, lecz jeszcze nic pewnego. Spojrzałem na zegar i zdałem sobie sprawę, że jest już prawie północ. Otworzyłem drzwi, by udać się do łazienki, wysikać się i umyć twarz przed snem. Wpadłem prosto na Dave'a, który najwyraźniej stał tuż przed drzwiami mojej sypialni. Jutro wielki dzień, stwierdził. Tak, wielki dzień. Zrobisz to? Czy papież nosi zabawny kapelusz? Dowcipny. Nie uśmiechnął się. Zamierzam umyć twarz przed snem. Będziemy tam jutro z samego rana. Będziemy? Dave nie wydawał się zadowolony, że został przywołany w ostatnim zdaniu. Tak jest. Będę potrzebował twojej pomocy przy rytuale. Odpowiedziałem mu. To robota dla 2 osób. Nie za to ci płacę. Zadrwił. Nie martw się, nie będziesz musiał nic robić. Po prostu potrzebuję twojej obecności. Znowu gadałem od rzeczy. Nic wielkiego, wystarczy, że będziesz trzymał pawie pióro. Gwałtownie wypuścił powietrze przez nos i przez kilka sekund wpatrywał się we mnie swoimi martwymi, czarnymi oczami, zanim odmaszerował. Dobranoc. Gdy myłem twarz w łazience, zdałem sobie sprawę, że będąc w mieście nie kupiłem szczoteczki do zębów. Nie wiem, skąd pochodzicie, ale ludzie, których znam, zawsze mają zapasową szczoteczkę. Zwłaszcza ludzie z rodzinami, tacy jak Dave. Więc poszperałem trochę w szufladach w łazience. I wiecie, co znalazłem? To nie była szczoteczka do zębów. Był to obluzowany panel w podstawie blatu. Po cichu odsunąłem go i znalazłem w środku młotek i plastikową torebkę. Otworzyłem ją, a zawartość wysypałem na dłoń. Prawa jazdy, co najmniej 2 tuziny z nich. Wszystkie to kobiety. Przewertowałem je szybko, przyglądając się zdjęciom, nazwiskom i datom. Wtem jedno z nich przykuło moją uwagę. Misty O'Connor. Natychmiast ją rozpoznałem, ponieważ nigdy nie zapomina się twarzy pierwszej latającej ściętej głowy. Po prostu nie. To nie ja ustalam zasady. Ten pieprzony facet. Dave, moje przeczucie było trafne. Kamery. Liczne domki do oprawiania jeleni, 2-metrowy mur. Ochrona przed czym, Dave? Przed niezwykle wysoką populacją indyków w hrabstwie Union? Absolutnie nie. Wiedziałem, co zamierzam zrobić. Następnego ranka Dave otworzył kłódkę i przytrzymał drzwi, podczas gdy wydawałem mu instrukcję. Miał trzymać się z daleka po prawej stronie szopy. W tym samym czasie wejdę i zawiążę głowie opaskę na oczy. Kiedy ta zostanie oślepiona, dam mu znak, by wszedł i umieścił pawie pióro w jej ustach. Powiedziałem mu, że głowa rozpadnie się w kuli ognia. Wtedy będzie mógł wypłacić mi resztę pieniędzy. To była oczywiście bójda na resorach. Prędzej mi kaktus na dłoni wyrośnie, niż miałoby to się udać. Poprosiłem Dave'a, by przeszedł na prawą stronę szopy, a sam przytrzymałem drzwi. Poczułem, jak nacisk po drugiej stronie zelżał. Głowa uniosła się w prawo i podążyła w miejsce, w którym znajdował się Dave.
Wszedłem do szopy i ujrzałem głowę unoszącą się na wysokość klatki piersiowej, zgrzytającą zębami po ścianie, która oddzielała ją od Dave'a. Hej, Misty, już dobrze. Przemówiłem do głowy tym samym głosem, którego używam w stosunku do psów i kotów, a czasami jaszczurek. Jestem po twojej stronie i dorwiemy tego sukinsyna, wiesz? Owinąłem kawałek materiału wokół głowy, zakrywając puste oczodoły. Trzymając dwa luźne końce w dłoni jak smycz, pociągnęła delikatnie, jakby zgadzając się na mój niewypowiedziany plan. Moja druga ręka trzymała złoto głupców, właściwie bez powodu, poza przekonaniem bezmózgiego Dave'a, że mój plan jest całkowicie wiarygodny. W porządku, Davey, wejdź! Krzyknąłem w stronę otwartych drzwi. Głowa Misty O'Connor delikatnie pociągnęła za smycz, podążając za Dave'em, który szedł po obwodzie budynku. I kiedy pojawił się w drzwiach, wyglądał jak totalny idiota. Trzymając swoje pawie pióro w kierunku głowy, tak jak ksiądz trzymałby krucyfiks przeciw wampirowi. Więc mam po prostu włożyć to pióro do jej ust? Zapytał Dave. Jego głos załamał się i był wyraźnie przerażony. Wyprężyłem się i nabrałem kilka krótkich wdechów, udając, że walczę o życie, powstrzymując tego potwora. Po prostu już to zrób. Nie wytrzymam dłużej. Dave wrzasnął, wpychając pawie pióro do ust Misty. Głowa powoli wciągnęła pióro wargami i zębami, a przed połknięciem przeżuwała je przesadnie, jak krowa. Zmiażdżone pióro wypadło z otwartej szyi i wylądowało na podłodze z mokrym plaśnięciem. Przestałem się wysilać i zacząłem się odprężać. To działa, traci energię. Krzyknąłem do Dave'a w udawanej euforii. Więc to wszystko? Zapytał Dave, łapiąc oddech. Zabiliśmy tę sukę? Na to ostatnie słowo głowa szarpnęła smycz nieco mocniej. Mamy ją, zapewniłem. W takim razie więcej cię nie potrzebuję, powiedział Dave i jednym płynnym ruchem wyciągnął nóż zza pleców i rzucił się na mnie. Wszystko poszło zgodnie z planem. Ściągnąłem opaskę i Misty rzuciła się na Dave'a, jak pitbull na przedszkolaka. Najpierw odgryzła mu rękę z nożem na wysokości nadgarstka. W ułamku sekundy zamieszania, które po tym nastąpiło, odgryzła mężczyźnie spory kawałek szyi. Dave w okamgnieniu upadł na podłogę, próbując uderzyć swoją byłą ofiarę drugą ręką, ale była dla niego zbyt szybka. Zanim spróbował ją zdzielić, znajdowała się już po drugiej stronie, odgryzając kolejny kawałek jego ciała. W końcu przestał walczyć i wówczas zrobiło się iście makabrycznie. Leżał na podłodze swojej celi śmierci, płacząc i błagając o litość, tak jak wiele kobiet przed nim. I tak jak one, nie otrzymał żadnej pomocy. Odwróciłem wzrok, ale okropny dźwięk łamiącej się kości sprawił, że spojrzałem za siebie. Szczęka Misty rozwierała się, łamała, rozszerzała, a potem niczym boa dusiciel rozpoczęła żmudny proces powolnego, niemal czułego połykania go w całości. Zaczęła od stóp, co było dość łatwe, ale w okolicach ud zaczęła wysuwać podbródek i odchylać głowę do tyłu, aby pomóc przedostać się świeżemu mięsu. Nie tak jak u węża, a bardziej jak u warana z Komodo. Dave przez cały czas krzyczał. Ostatnią rzeczą była jedna z wyciągniętych rąk Dave'a,
która łapczywie zassała się jak spaghetti. Nie będę kłamać. Kiedy skończyła, zrobiło się niezręcznie. Oboje po prostu patrzyliśmy na siebie przez, wydawałoby się, wieczność. W końcu musiałem przerwać ciszę. Czułem się zbyt dziwnie, więc powiedziałem: cześć, Misty. I natychmiast poczułem się jak idiota, mówiąc coś tak głupiego. Ile miałem lat? 5? Po kolejnych kilku sekundach Misty zamieniła się w małą kulę ognia i całkowicie zniknęła. Okazało się, że co do tego, to miałem rację. Dobrze było mieć rację. Zanim zadzwoniłem na policję, pobiegłem do ciężarówki po trutki na szczury i rozmieściłem je w domu. Gdy się zjawili, zeznałem, że po wykonaniu zlecenia gospodarz zaproponował mi nocleg. Dziś zniknął i nie mogłem go znaleźć, a na blacie w kuchni leżały cudze dokumenty. Przeszukali posiadłość i to było to. Znaleźli dwie inne dziewczyny, z których jedna wciąż żyła. Oczywiście uważają, że Dave zbiegł, ale przynajmniej to odkrycie dało niektórym rodzinom jakieś wyjaśnienia. Potem wróciłem do swojej ciężarówki, zdenerwowany tym, że nie otrzymałem więcej niż zaliczka, którą zdążyłem wydać. Wtedy poczułem ciężar w kieszeni. Sięgnąłem do niej i wyciągnąłem kopertę z gotówką. Tak to właśnie działa. Podobnie jak wizytówki. Nie mam pojęcia jak. Po prostu się staje, a ja nie dociekałem prawdy. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na niektóre z waszych pytań. Może po Halloween będę mógł odnieść się do kolejnych. A może opowiem o 2 latach, które spędziłem w podróży? Tak czy inaczej, mam nadzieję, że spodobały się wam moje historie. Jeśli kiedykolwiek będziecie mnie potrzebować, macie już moją wizytówkę.